11 lat temu, gdy przy okazji rutynowych badań lekarze odkryli, że nerki Nicole, córki Ewy Pakły i Przemysława Sejlety, nie funkcjonują, bokser zdecydował się jej oddać własną. Omal nie przepłacił tego życiem. Z powodu niewydolności oddechowej i krwotoku wewnętrznego przez kilka dni utrzymywany był w śpiączce farmakologicznej. Niestety, jego poświęcenie wystarczyło na ciut ponad 5 lat. Po tym czasie organizm Nicole Sejlety odrzucił po ubraniu od ojca organ. Bokser bardzo się zdenerwował, bo pojawiły się podejrzenia, że Nicole mogła nie stosować się do zaleceń lekarskich, jeśli chodzi o regularność przyjmowania leków. W tej sytuacji swoją nerkę zdecydowała się oddać córce Ewa Pacuła. Okazało się jednak, że zgodność genetyczna między matką i córką jest niewystarczająca. Nicole zarejestrowała się na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie i blisko 3 lata czekała, aż znajdzie się dawca. Wiosną tego roku wyczekany telefon wreszcie zadzwonił. Operacja odbyła się w jednym ze szpitali na wybrzeżu. Niestety, organizm Nicole odrzucił przeszczepiony organ. Pierwsza nerka od Przemka funkcjonowała 5 lat. Drugi przeszczep nie udał się, przyznaje Ewa Pacuła w rozmowie z wideoportalem. Od zmarłego dawcy się nie przyjęła. Po pół roku nerka poszła do kosza. Sprawa jest skomplikowana, a Nicole wróciła na dializy. Czuję się dobrze. Będziemy dążyć do kolejnego przeszczepu. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.